No ale w zasadzie dostępne do wszystkich sąsiadujących z Bilą Różową kieszeni Bila za 6 punktów. Nie tylko osiągnięciami w imprezach rankingowych i tych nierankingowych różnią się obaj zawodnicy, ale dochodami uzyskanymi przy stole snookerowym do rozpoczęcia sezonu 2006-2007 Maguire zarobił dotychczas 382 950 funtów. Zgoła inaczej wygląda to oczywiście u Johna Higginsa, no ale też nie ma się co dziwić, bo on swoją karierę rozpoczął 6 lat wcześniej, w 1992 roku, no ale gdyby się to tak przekładało, to mniej więcej dwa razy więcej powinien mieć John Higgins na swoim koncie, a ma 10 razy więcej, co najmniej 10 razy więcej, już grubo ponad 4 miliony funtów zarobione przy stole snookerowym. 43. 50 punktów przewagi na stole, znów 75, za chwileczkę różowa, po niej jeszcze dwie, myślę, czerwone na przemian oczywiście z kolorowymi. To powinno zapewnić zwycięstwo Higginsowi w turnieju British Open 2004. Ostatni turniej wygrał dokładnie 3 lata temu, również w tej imprezie. 56. Idealne, idealne dojście pomiędzy dwie czerwone w drodze do następnej i brytyjska publiczność doceniła to zagranie głównie dzięki temu, że była to bila na frame i mecz. W kolejnych turniejach w sezonie 2004-2005
Tylko raz John Higgins znalazł się w finale dużej imprezy, jednej z większych imprez, finał turnieju Masters w Londynie. No i tam został Scott zmiażdżony przez Roniego O'Sullivana, słynny biały ręcznik zawieszony na kiju Johna Higginsa. Ten gest był bardzo wymowny, co zresztą wynik również mówi o tym. 3-10 uległ O'Sullivanowi John Higgins, no ale rok później w tej samej imprezie wziął srogi rewanż, wygrywając Mastersa 10-9. Bardzo dramatyczne spotkanie, w zasadzie rozegrane na ostatniej czarnej bili, a jeszcze do tego dołożony w roku 2005 turniej, 17 turniej rankingowy wygrany przez Scotta Grand Prix, i tam również wygrana z Ronim O'Sullivanem, mniej więcej w takim samym stylu, w jakim został pokonany w turnieju Masters. 9-2, dwa rekordy na koncie Scotta, 497 bodajże punktów bez odpowiedzi rywala, a do tego 4 konsekwentne breaki powyżej 100 punktów w 4 kolejnych partiach. 85. No troszkę za mocno. 92 w tym podejściu jest dostępna żółta, ten kąt mógłby być nieco lżejszy. 94. Jan Verhaas już nosi tego minibata w kieszeni za Johnem Higginsem. Rzeczywiście nazbyt często używa tej pomocy John Higgins, ale oczywiście jest to dozwolone. 97 punktów, jeszcze brązowa na 4. setkę w tym meczu. Oj, niestety nie będzie. No, ale najważniejsze, że ten pojedynek wygrywa John Higgins 9-6, kończąc oczywiście bajecznym stylu. Szkoda tylko, że nie udało się przekroczyć bariery 100 punktów po raz 4 w tym pojedynku. W sumie 17 turniejów zdobytych przez 29-letniego Scotta. Wtedy oczywiście 29-letniego. Teraz musimy dodać sobie 2 lata. 18 maja skończy 32 lata John Higgins. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your flat bags on. Join me home.